Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy niepowtarzalną okazję być w Łodzi u artysty Jana Wasińskiego. Witam serdecznie. Jan zaprosił nas do swojej pracowni, która jest naprawdę niesamowitym wnętrzem. Tutaj ochów i achów nie ma końca. Mamy przeróżne wspaniałe obrazy, które możecie Państwo z tyłu podziwiać. Jeszcze później będzie na pewno można je obejrzeć w ciągu filmu. No cóż, i będziemy sobie rozmawiać nie tylko o tym, co widzimy, ale również o innych działalnościach artysty. Janie, po obejrzeniu całego Twojego dorobku artystycznego stwierdzam, że jest to tak zupełnie inne od mainstreamu, że właściwie trudno jest gdziekolwiek Cię przyporządkować, gdziekolwiek zaszufladkować i w sumie chyba nawet nie ma takiej potrzeby, żeby to robić. Powiedz mi, czy ty masz do spełnienia jakąś misję swoją sztuką? Ojejku, to... Ach, ta misja. Jeśli chodzi o misję, to... Właściwie jest to dobre pytanie, bo to jest takie pytanie, które myślę, każdy artysta sobie zadaje. Czy ja mam pewno, misję? A na pewno ja sobie zadaję to pytanie. Nie wiem czy, ale na pewno zadaję sobie pytanie w ogóle po co tworzy, po co robi sztukę, dlaczego. I to jest takie troszkę pytanie, które właściwie, nie wiem, ta odpowiedź na nie się tak pojawia i znika, tak troszkę ucieka nam, jakby w miarę tego, jakiej szukamy. Ja na pewno mogę powiedzieć, jeżeli pytasz o misję, tak, mam misję i tak? Tego jestem pewien, że jakąś misję mam, co chcę przez to powiedzieć. To znaczy... Ja właściwie zawsze wiedziałem, że, albo czułem raczej, że muszę tworzyć. I to mi towarzyszy właściwie od bardzo, bardzo, bardzo dawna, jeszcze od czasów takich późno, nie wiem, późno podstawówkowych wręcz. Mm-hmm. Także gdzieś to tam we mnie tkwiło i taka potrzeba tworzenia, po prostu rysowania, malowania, robienia różnych rzeczy, które... Musi to z ciebie wyjść w ten czy inny sposób. Musisz to uwolnić. Chyba tak. Chyba można to tak nazwać, że muszę to uwolnić, czy też musiałem. To też się zmienia, bo ja też dorastam z tym jakoś równolegle. To też się rozwija i podlega pewnej zmianie. Natomiast jeżeli chodzi o to, jaka ta misja jest, to jest właściwie... Jakby na początku w ogóle wywiadu takie pytanie jest o tyle trudne, że właściwie wymagałoby ode mnie tego, żebym zdefiniował w całości jakby cel tej mojej drogi, a to jest... Nie ma takiego konkretnego celu. Tak, no jest to niesamowite. Znaczy ja myślę, że te cele się pojawiają w czasie, one później się zmieniają, pojawiają się następne. Ja się cały czas zastanawiam nad tym, cały czas dlaczego? Tam się zmieniasz też. Dlaczego ja to robię? Natomiast ja myślę, że jak ja bym... W ogóle wydaje mi się, że jak artysta dojdzie już tak w pełni, jest tak na 100% pewien czegoś, no to element tajemnicy znika i on też przestaje być ciekawy pewnych rzeczy i przestaje szukać. Także jasne. Myślę, że mogłem sobie zrobić krzywdę, jakbym nawet na to pytanie tak w pełni i zupełnie szczerze powiedział. Ta ciekawość jest taka chyba najważniejsza właśnie w tym całym zawodzie. Ta ciągła taka dociekliwość. No właśnie. Tam nie wiesz, co ci wyjdzie. Wiesz, ja myślę, że tutaj zbliżamy się do sedna. Może nie trafiamy w nie, ale zbliżamy się do niego. Tak, ja myślę, że tutaj jednak ta dociekliwość twórcy, jak i ciekawość odbiorcy, to są te rzeczy, które gdzieś się spotykają i one się mogą spotkać w dziele sztuki. No i to chyba właśnie o to chodzi. Jasne. Wtedy zachodzi jakaś chemia właśnie. I niekoniecznie musi być chemia między autorem i odbiorcą, tylko ona gdzieś... Ta chemia jest w tym obrazie, tak, albo w tym artefakcie, jakikolwiek on nie jest. Tak mi się wydaje. Bardzo często odwołujesz się do ikonografii, czy to chrześcijańskiej, do mitologii, do jakichś mitów, legend, przesłań. Dlaczego stosujesz właśnie te odniesienia? Wiesz, ja myślę, że to jest dlatego, że jestem wychowany w takiej, a nie innej kulturze, że jakby moja... Bo te wszystkie rzeczy, które się pojawiają w moich obrazach, one... To nie jest tak do końca, że ja maluję, czy robię jakiś obiekt w celu powołania jakiejś alegorii, jakiegoś symbolu, jakiegoś archetypu. Raczej jest tak, że powołuję często jakąś formę, w ogóle szczególnie tak jest ostatnio, że powołuję jakąś formę, często ona wynika z jakiegoś przypadku, z jakiejś zabawy materiałem albo z rysunku, który jest tworzony tak
współkontrolowanie, że tak się wyrażę. Tak, tak. I pewne treści, które odbiorca może odczytać, które może nazwać właśnie biblijnymi, alegorycznymi, symbolicznymi, mitologicznymi. Pojawiają się gdzieś po prostu w głowie? Tak, one się pojawiają często w trakcie tego budowania z form, czy też ogarniania tego, w tym przypadku ogarniania pewnego chaosu, pojawiają się te formy symboliczne. I ja się na nie zgadzam. Myślę też, że moja podświadomość i świadomość tak działa, że je jakoś tak wyłuskuje i wręcz nazywa, bo ja jestem, tak jak zacząłem tą wypowiedź, jestem wychowany w Polsce. Kulturze, wiesz, w takim, a nie innym momencie też historycznym. Mówisz, że nie jestem, że to jest dalekie od mainstreamu, aczkolwiek ja się też wychowałem w jakiejś popkulturze i ona też wpływa na to, co ja robię. Jasne. Czyli te treści popkulturowe, czyli ta ikonografia popowa i ta ikonografia religijna, myślę, że mają tam miejsce. A ponadto jeszcze mam taką... w ogóle no, specyficzną sytuację, że ja się wychowywałem w takiej rodzinie, która jest, no, można powiedzieć, jest spolaryzowana w ogóle religijnie, bo ja mam starszego brata, który jest po prostu wyznawcą hinduizmu. Znaczy, źle chyba powiedziałem, on jest wyznawcą wedyzmu, bo on jest krysznowcem po prostu, takim po prostu, no, i to miało też na ciebie wpływ? To miało wpływ na mój rozwój we wczesnym dzieciństwie. Jasne. I tutaj się spotykały jakby różne światy, dwie różne filozofie. Można by było powiedzieć, że zewnętrznie patrząc na to skrajne. I religia chrześcijańska też gdzieś tam? No bardzo, no przecież moi dziadkowie ze strony ojca bardzo silnie katolicy. Dziadkowie ze strony mamy może troszkę mniej, ale też jednak no, krąg kulturowy tenże. Także plus ja mając bardzo silne w ogóle potrzeby duchowe i jestem w ogóle emocjonalny i taki, no, mam taką wrażliwość na te duchowe tematy i to mnie w ogóle interesuje. Mhm. Także gdzieś w tym może być źródło, w tej polaryzacji, no, tak mi się wydaje. I to po prostu wypływa, czy ja chcę tego, czy nie. Czyli te takie tematy nieuświadomione, czyli bardziej związane z rozwojem duchowym, nie wiem, z jakąś religią są ci najbliższe, czy na przykład jakieś obszary związane ze społeczeństwem, z polityką. Mhm. Są jakieś takie obszary, które cię jednak frapują, interesują najbardziej? Chyba nie, no dlatego, że to się po prostu zmienia. Mhm. Ja w ogóle, jak maluję obrazy, głównie będę teraz mówił o obrazach, to nie jest tak, że... Znaczy, nie jest tak, że się konkretnie chcę skupiać tylko na, nie wiem, na jakichś właśnie relacjach społecznych. Mhm. Czy zależy mi na tym, żeby mówić o ludzkiej duchowości. Mhm. Czy w jakimś bardziej szczegółowym, czy w ogólnym aspekcie. Tak naprawdę czasami maluję rzeczy, które na pierwszy rzut oka w ogóle nie mają nic wspólnego z jakąś taką treścią społeczną, bo tam się pojawiają na przykład zwierzęta tylko. Ale ten obraz może być odbierany duchowo. Tak. Także myślę, że to jest oparte na pewnej energii, którą autorowi się czasem uda włożyć w obraz, czy w obiekt. I faktycznie miałem takie okresy, że dotykałem takich tematów właśnie mocno społecznych. Tak. Wchodziłem w dialog z tym, co się dzieje, czy też działo w rzeczywistości. Brałem sobie na warsztat jakieś takie wydarzenia sensacyjne, no właśnie, powiedzmy. Dokładnie, bo gdzieś tam czytałam, że właśnie jakieś powiedzmy zasłyszane gdzieś tam w telewizji czy w radiu jakieś zdarzenia związane z zabójstwem, z jakimś morderstwem, coś tam właśnie tak, brałeś takie, pod uwagę przy kolejnych swoich pracach. Jak najbardziej, takie tabloidowe, tabloidowe plotki, dokładnie tak. Jakieś takie dziwne wydarzenia, nie wiem, postguślarskie, jakieś takie historyjki typu, nie wiem, że pani urodziła włochate dziecko i to pewnie miała z psem to dziecko. To mi się wszystko kojarzy właśnie z takim gadaniem po prostu mówiąc to kolokwialnie, z gdraniem starych bab. No tak, bab, takim opowiadaniem ale z takimi historii, klechdami. Przekazywaniem sobie jakichś takich legend właśnie, takich tak, bo w ogóle, mitów, tworzeniem mitów może, o tak. Tak, to mnie bardzo też interesuje.
pewnym stopniu, czy też w pewnym okresie bardziej. To, bo ja, tak jak ja mówię, to wszystko jest bardzo płynne, bo właśnie o to chodzi, że ja szukałem trzonu właśnie tego łączącego te wszystkie prace. Tak. Bo tak jak tutaj mówisz, pojawił się obraz, który dotykał bezpośrednio jakiegoś mojego odbioru, nie wiem, eksmisji, na przykład klasztoru Betanek w Kazimierzu w 2007-2008 roku, czy też jakiś morderstw dzieci właśnie, o których czytałem, czy słyszałem w radiu, czy czytałem w gazetach, tak. Też właśnie w tym okresie, w ogóle był ten 2007-2008 rok. No są to rzeczy, które robią na nas wrażenie, tak? Chcąc, nie chcąc, gdzieś tam się zapisują w naszej podświadomości. Natomiast z drugiej strony jakieś moje osobiste doświadczenia, jakieś, wiesz, wizje, jakieś... Te inspiracje mogą zewsząd płynąć, natomiast powiedzieliśmy tutaj o ciekawości i... Ja myślę, że tutaj jest takie miejsce, w którym właśnie się spotykają te wszystkie obrazy, że one wynikają z jednej strony z mojej ciekawości, a z drugiej strony są pisane, czy też malowane, tworzone, sporządzane takim językiem, że one też tą ciekawość wzbudzają. Czyli powstaje jakiś taki rodzaj kuriozum, jakiejś anomalicznej atmosfery wokół tego, co ja robię, jakiejś takiej trochę nierealnej aury, którą ja wpuszczam odbiorcę. Właśnie, i czy ty chcesz być przez swojego odbiorcę, czy konkretnego odbiorcę, chcesz wytworzyć tą, powiedzmy, magię pomiędzy obrazem a nim, czy chcesz być konkretnie odbierany, czy nie dążysz do tego, żeby być konkretnie odbierany? W ogóle nie chcę być konkretnie odbierany. Jasne. Myślę, że to jest zupełnie niepotrzebne. O wiele głębsze doświadczenie, mi się wydaje, może człowiek doznać właśnie w relacji z dziełem, kiedy ma w tym totalną wolność. Ja wiem, że ludzie często, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, ale to akurat wynika z jakiejś takiej indoktrynacji społecznej, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sztukę nam trzeba wytłumaczyć. Tak, to jest w ogóle nieprawda. To jest, nie trzeba. Nie trzeba sztuki tłumaczyć, możecie ją odbierać tak, jak chcecie. Tak. I to właściwie w tym jest sens, żeby, ja bym tak właśnie bardzo chciał, żeby moja rola, to też jest etap, oczywiście to może się zmienić, ja wszystko co ja teraz mówię może się okazać za lat 10 zupełną w ogóle odwrotnością tego, co będę robił, albo no nie wiem, natomiast tak mi się teraz w tym momencie wydaje, że wszystko, że właściwie, że ja, jakby moja rola, nie polega zatrzymuje się na... Właśnie nie polega na tym, żeby dawać jakiś komunikat. Właśnie. Bo ja mogę dać komunikat robiąc plakat na przykład, projektując jakąś konkretną rzecz. Tak. Czy też, nie wiem, robiąc ilustrację, co może mi się zdarzy zrobić. Chociaż ilustracja to też nie jest w pełni komunikat. To nie jest dobre. Natomiast no, niewątpliwie, jeżeli chodzi o plakat, jeżeli chodzi o jakiś znak, logo, to jest rodzaj komunikatu, którym ja mam, znaczy, którym autor ma jakiś konkretny cel, do wywołania konkretnej relacji odbiorcy. A tutaj absolutnie tak nie jest. Absolutnie do tego tak nie jest. Zmierzasz. Nie, w ogóle do tego nie zmierzam i wręcz cieszy mnie, jak obraz ma rozmaitą, bardzo szerokie pole interpretacji. Ja jestem bardzo otwarty na tą wolność, szczególnie, że ja też nie zawsze wiem, co ja tam namalowałem. To znaczy, nie jestem w stanie wyłapać pełni tych rzeczy, które w danym obrazie istnieją, bo czasami tam się pojawia bardzo, bardzo dużo rozmaitych treści, z których ja nawet nie zdajesz sobie do końca sprawy. Że nawet twórca, który chciałby sobie zdawać ze wszystkiego sprawę, i tak nie do końca wie, co tam powkładał, bo przy spotkaniu z odbiorcą, z człowiekiem, który ma jakoś jest uwarunkowany też, no to może się okazać, że ten artysta jest zupełnie zaskoczony. Jasne. Że interpretacja tego widza będzie tak niesamowicie zagmatwana. To już mamy tą taką stronę bardziej mistyczno-duchową twojej sztuki, czyli niekoniecznie ten odbiorca musi wiedzieć, co chcesz przekazać, ponieważ nie chcesz przekazywać konkretnych komunikatów, to już przynajmniej wiemy. A teraz bardziej tak od tej strony technicznej, bo tutaj też jest bardzo, bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o twoje i malarstwo, i w ogóle pracę innego typu, ponieważ lubisz mieszać i to są przeróżne typy i farb, i robisz różne kolaże, tak? Jakieś rzeczy znalezione, przedmioty i to jest fajne, to jest taki rodzaj takiej artystycznej zabawy. Jak ty do tego podchodzisz? Do samego procesu twórczego. To też jest rozmaicie.
mówisz tutaj o mieszaniu technik. Ja właściwie bardzo sobie cenię, myślę jak wielu artystów, taką wolność twórczą, czyli to, żeby... Ja myślę, że też przez to nie chcę się tak definiować bardzo, jeżeli chodzi o inne rzeczy też. Żeby zostawiać sobie to pole szerokie do ruchów rozmaitych. Jasne. I, a jeśli chodzi o technikę, no to tak jakoś się utarło i uklepało i tak zostało, że jestem właściwie malarzem. Chociaż ja siebie nie mam za malarza w pełni, bo... No, robisz tam jeszcze parę innych rzeczy. No właśnie o to chodzi. Tak jakoś się ułożyło, że no... nie wiem, pracuję na uczelni jako nauczyciel malarstwa, nauczyciel rysunku. Jakby rozwijam swoje kwalifikacje też w tym polu. Mm-hmm. Dyplom magisterski robiłem z malarstwa, ale to tak naprawdę też był, ten wybór był wynikiem tego, że ja zobaczyłem, że malarstwo też na tle innych dziedzin w owym czasie, w którym ja akurat do teraz się cofam do czasów studenckich, daje najszersze pole tak naprawdę, jeżeli chodzi o swobodę twórczą. Tak. Bo w obraz można włożyć naprawdę bardzo wiele technik. Przecież wszystko, co wynika z tej dwuwymiarowej, prawda, przestrzeni, możemy uznać za obraz. I to może być zrobione farbami olejnymi, akrylowymi, kredkami świecowymi. Mogę tam powkładać elementy przestrzenne, mogę coś przykleić, mogę coś przykleić wyciąć. Przykleić jakieś oczy. Na przykład świecące. Oczy, tak, albo diody, które ten też pan wydłubuje oczka dla wszystkich znalezionych lalek. Tak było, ja przyznaję się, tak robiłem. Teraz troszkę zmieniłem strategię. Teraz oczy robię. Oho. Nauczyłem się oczy robić po prostu w taki precyzyjny sposób. Wychodzi to bardzo dobrze, wiele lepiej niż u lalek. Tak, troszkę drożej, troszkę dłużej. Tak. Ale tak, jednak to nie było takie przyjemne. Niesamowita sprawa, na pewno też pokażemy. Wyciąganie tych, znaczy okaleczanie tych lalek. Traumatyczne przeżycie. Znaczy, nie, bez przesady, ale ja to traktowałem raczej na zimno. No, już nie idźmy nie jestem aż takim szaleńcem, prawda? Tak żeby źle. Odczuwać, aż że lalka źle. Jakieś ma emocje. No, wiemy, że to jest jednak przedmiot martwy. No ale tak, jakieś skojarzenia jednak z człowiekiem się budzą i to... Czyli wykorzystywałeś. Budziło jakieś wątpliwości. Tak. I oczy, i jakieś tam diody świecące, tak? Inne elementy, jakieś rzeczy znalezione. To wszystko tworzysz jakieś tam całe kolaże, instalacje też. Asemblaże to się nazywało, nawet kiedyś słyszałem, tak, że to jest asemblaż. Aha, że czyli tak jest element bardzo ładnie naukowo wychodzący nazwane. W przestrzeń. Tak, to jest wtedy asemblaż. No właśnie, a te inne obszary twojej działalności, czyli mamy to malarstwo, o którym już wiemy, mamy te asemblaże, instalacje, wideoarty, a ja chciałabym jeszcze porozmawiać o sitodruku, tak? O grafice, ponieważ to też jest chyba taka ważna odnoga twojej twórczości, prawda? Ona była szalenie ważna w też pewnym okresie. To było w tym czasie, jak kończyłem już studia i ruszałem w takie swoje samodzielne życie twórcze. Jest szalenie ważne do dzisiaj, bo poza tym, że to jest pracownia malarska moja, to jeszcze dzielę ją ze swoim wspólnikiem, świetnym grafikiem, plakacistą, projektantem Krzysztofem Wańskim, niejakim Kukim. I no, mamy studio sitodruku, które się nazywa Mistrzowie Zmianowi i no, tam po prostu działamy wspólnie na tym polu właśnie eksperymentów graficznych, bo tutaj też no właśnie, trzeba... A może powiedz też nam, czym jest sam sitodruk, bo może nie wszyscy wiedzą, nie wtajemniczeni. Jak to wygląda? No sitodruk to jest taka technika graficzna, jedna z bardziej popularnych w ogóle w XX wieku, bo to jest jedna z takich technik, która może być zarówno artystyczna, jak i przemysłowa. Może, ja myślę, że dzisiaj coraz więcej osób sobie zdaje z tego sprawę, natomiast... to dla mnie było nawet zaskoczeniem, że większość rzeczy, które my widzimy wydrukowane, to są właśnie robione sitodrukiem, czyli druki na puszkach, prawda, na koszulkach, taciuchach. Podejrzewam, że to też jest sitodruk, to co mam tutaj, ten rzucik. No po prostu jest to technika drukowania. Można powiedzieć, że to bardziej skomplikowana, już nie wchodząc w szczegóły, bardziej skomplikowana forma szablonu. Aha, okej. Okay. Tak jak robi Banksy na ścianie, sitodruku trochę trudno zrobić na ścianie. Jasne. Ale łatwiej jest powielić tenże i tak, można drukować na papierze, można drukować na folii, metalu, na szkle, czyli na wszystkim, co płaskie, a jak się ma odpowiednie sito, to nawet na tym, co obłe, tam. Super. A powiedz mi, ponieważ przed dostaniem się na ASP ukończyłeś jeszcze jedną szkołę,
Mianowicie Studium Technik Teatralnych i Filmowych. Dobrze powtarzam? Zgadza się, tak, dobrze. Zgadza się. Długa nazwa. Długa nazwa, dokładnie. I powiedz mi, czy są jeszcze jakieś relacje, które cię łączą z filmem albo z teatrem? Bezpośrednio nie. Ja oczywiście jestem otwarty na różne współprace. Ostatnio mogliśmy, znaczy był taki pomysł, żeby właśnie zrobić taki performance w teatrze, ale to jakby padło. Nie, w tym momencie, nie kompletnie nie jesteś raczej związany czysto z Tak, ja powiem szczerze, że to była też szkoła, to jest w ogóle bardzo fajna szkoła, która no, przygotowuje różnych technicznych pracowników, którzy pracują przy scenografii, przy efektach filmowych czy teatralnych, przy robieniu rekwizytów. Jasne. Ja to wszystko robiłem, mi się bardzo przydało. To był też taki okres jakiegoś takiej mojej w ogóle absolutnej niepokory twórczej, dlatego to było dobre, bo to była taka przerwa między szkołą średnią a studiami. To były takie dobre 2 lata, w których też nabrałem troszeczkę takiej ogłady i technicznych umiejętności. Po prostu zostałem technikiem, dostałem zawód wtedy. No to się przydaje. Także zostałem technikiem, to też mnie tak troszeczkę zlegitymizowało jako faceta. Tak, operowałem młotkiem. Od tego czasu operuję młotkiem o wiele pewniej, gwoźdźmi i w ogóle... Potrzebne umiejętności. Tak, narzędzia ogarniam o wiele lepiej niż wcześniej. A teraz jesteś asystentem na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Tak, jestem asystentem profesora Jarosława Hrabąszcza w Pracowni Malarstwa i Rysunku, a już niedługo w Pracowni Przestrzeni Eksperymentu Malarskiego, bo pracownia zmienia nazwę i zmienia też wydział. Bo brzmi ciekawie. Powstaje nowy wydział w Łodzi. Taki stricte artystyczny, właśnie Wydział Malarstwa i Rysunku. I prowadzisz również zajęcia ze studentami. Tak, prowadzę zajęcia ze studentami. No, tak. No chyba się dogadujesz ze studentami swoimi, lubisz tą pracę. Ja lubię, tak, lubię tą pracę, czy się dogaduję, mam nadzieję. Ja mam nadzieję, bo ja nie wiem, czy oni wszystko rozumieją, co ja chcę im powiedzieć, bo ja czasem mówię w sposób może zawiły. Tak mi się przynajmniej wydaje. Myślę, że niekoniecznie. Myślę, że dobry kontakt to podstawa. Ale myślę, że tak, że mamy, jest trochę sukcesów na tym polu. Pedagogicznym też, także ja w ogóle bardzo lubię tę robotę. No to fajnie. Lubię kontakt z ludźmi, lubię im podpowiadać i troszeczkę też uchylać rąbka różnych tajemnic związanych ze sztuką. Super sprawa. No, ja widzę też, jak na przestrzeni lat oni się rozwijają. A widzisz się jakoś, powiedzmy, w tym temacie dalej gdzieś w przyszłości? Czy chciałbyś zostać na uczelni, czy chciałbyś raczej iść w jakichś tam innych kierunkach? To znaczy, ja zawsze jak mam pytanie takie o perspektywę to daleką... To ciężko jest na nie odpowiedzieć. Tak, to jest mi szalenie ciężko odpowiedzieć, bo już trochę się napiłem życia, że tak powiem. Mm-hmm. I ja wiem, że to jest takie... No, to jest zgubne właściwie, bo te plany takie, jak wylatujemy bardzo daleko do przodu, to często się po prostu zmieniają. To nie chodzi o to, że one się nie spełniają, tylko że one się zmieniają. Dokładnie. Tylko że my też troszeczkę się zmieniamy i po prostu się czasem okazuje, że ten cel, do którego dążyliśmy, to w ogóle już nie jest cel, do którego dążymy. Bo już jesteśmy w innym miejscu my, czy jesteśmy inni. Także nie wiem, co odpowiedzieć na to pytanie. Póki co tak, z wielką przyjemnością pracuję jako dydaktyk w Akademii i sprawia mi to wielką satysfakcję. I w najbliższym czasie chcę to robić. Bardzo ładna odpowiedź. Na pewno, tak. To nie wiem, czego ci życzyć, czy na najbliższy czas, czy na najbliższy tydzień. Sukcesów. Słuchaj, Janie, bardzo dziękujemy za spotkanie. Jesteś niesamowicie zdolnym i bardzo pracowitym, ciekawym człowiekiem, także dziękujemy za możliwość, że mogliśmy tutaj przyjechać, odwiedzić cię w pracowni i będziemy pokazywać jak najwięcej i dopingować Jana w jego pracy i działalności. Dzięki za rozmowę. Pozdrawiamy wszystkich. I zapraszamy oczywiście do oglądania kolejnych rozmów.